Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku z Farm 22. Jak widać, dzisiaj flet na osadzie. Tutaj taka ładna tekstura obornika jest, więc fajna. Oczywiście ja sobie ją zmieniłem, bo czemu by nie? Dobra, wyłącz mi pan to. No i jedziemy. 6 na 13 na godzinę, dobra, grzejemy. Ile będzie, tyle będzie. Kurde, jesteśmy tu. Nie wiem, czy już słuchawki powoli nie zaczynałem siadać, bo coś mi brzęczy w uchu. Ale tylko jak mówię. A ty, wcześniej tego nie słyszałem. Co, nasze słuchawki założyłem, czy jak ciut? Nie wiem. Dziwna sprawa. Ale dobra. Tak będę jechał, to warnik będzie dobrze rozrzucony. No i dobra, daję 60 kg na hektar. Przecież się dawka automatyczna jest, więc... Ja sobie nie wiem, ile tam daję. Teraz 8,5 tony niby daje na hektar. Ale tam u góry było mniej na pewno. Bo tam było 40 kilo. No ile starszy obornika, tyle starszy. Na razie chyba tylko to jedno pole rozrzucę na odcinku. Jeszcze je przeciągnę talerzyłą. Przeciągnę je talerzyłą, zasieję. Pole jęczmienia. Znaczy dokończę siać, bo mam tam pół pola zasiane już przed odcinkiem. Sobie zacząłem siać. Pół pola zasieję. No i kupię nowe wały, bo już czas. Bo wiadomo, jak nie będzie wałów, no to nie będzie i roboty. Dawaj, 30, dasz radę. Właśnie 30 to jest power, bo patrzcie, 8 na godzinę. Nawet nie zwolniła zbyt mocno. A z górki 13 jechała, czy tam po płaskim, więc no, to jest moc. 3,5 tony, rozrzutnik, więc spoko. No bo to polska wieś, no to co, to te większe jego wziąć. Ocenę środowiska, bo mam 6,73, więc jest fajnie. Rośnie sobie powoli. Teraz w ogóle jak dam obornika i to talerzówką przeciągnę, to może to tam delikatnie jeszcze nawozem dorzucę, żeby do pełnego nawożenia było. No i tak jak pamiętacie, narzekałem na to, że na osadzie nie ma ugniatania roślin, znaczy ścierniska. To tak, zobaczyłem sobie na YouTube, jak to zrobić. Bo po prostu nie wiedziałem i tyle. No jest, to jest normalne, że nie wiedziałem. Że trzeba było tam jeden plik podmienić. No i sobie podmieniłem ten plik i teraz się wszystko ładnie ściernisko ugniata, bo już to sprawdzałem. Oczywiście nie na tym sejwie, no bo tutaj nie miałem zboża, tak, ale zrobiłem sobie sejw na osadzie i normalnie wszystko działa. Więc jest elegancko. Więc teraz zima będą dużo lepsze jeszcze, no bo ściernisko się będzie ugniatać, to będzie fajnie to wyglądać. Ja po prostu nie wiedziałem o tym. Znaczy wiedziałem, że coś trzeba mapy pozmieniać, ale nie wiedziałem dokładnie jaki plik. O, może o to. No, ale już naprawiłem sobie to i się cieszę. Więc fajnie, fajnie. Cały czas 8,5 tony na hektar, więc... Tutaj tego pola przede mną nie będę na razie obornikował ani gnojowicy. No bo gnojowicy mam tylko jedną beczkę. 7000 litrów, bo więcej nie mam, a obornika mam jeszcze 24 tony jeszcze, więc no kurde, jak starczy. Dziewiątka jest dość nawożona, widzę, więc chyba już nie da rady nigdzie nawieść obornikiem pola. No będzie na wiosnę, jeszcze na wiosnę, to będzie na przyszłość niwa najwyżej obornik, tyle. Co tą 30 tak zmuliło? Nie, bo ona się zatrzymała i nagle dostała jakiejś takiej dziwnej mocy i pojechała. Nie wiem, ale nie ważne. Ważne, że 30 idzie. Nie, to tak z tego obornika coś pięknego, nie? Fajnie to wygląda. Teraz pojadę sobie dosypać oczywiście. Rozrzutnik. No widzicie, dwa kółka zrobiłem na jednym rozrzutniku, więc spoko, spoko. No tylko 5800 tutaj daje, no bo tu jest lepsza ziemia. Dobra, obornik wyłączony. Znaczy obornik, rozrzutnik. Tutaj beczkę sobie postawiłem, no tutaj stoi jeszcze TMR, bo muszę sobie zakręcić. Tam stoi już, jak widać, kejsik, więc kejsika też będę używał później. Dobra, stanę tak. No właśnie, nie wiem, czy źle trochę nie stanąłem sobie. Ale dobra, powinienem dać radę. Zobaczę w ogóle, jak to pójdzie z kabiny ładować. Powinno
Powinno się dać. Ten czynnik chce jak najbardziej realnie zagrać, jak potrafię. Tutaj te trzy łyżki to wieta. Raz, dwa będzie załadowane. Dobrze, ta ładowarka jest taka fajna, malutka, zwinna. Więc... Dobra, jeszcze dwie łyżki trzeba dorzucić, bo tu 3,5 tony wchodzi. A ja mam tonę 300 dopiero. Wolni, panie, wolni kiedyś tu ładowarką. Kurde, to będzie się tak rozpychać, to dziwnie, ta serta. No dobra. Zobaczymy. Jeszcze tylko jeden rożytek sobie wezmę. A może nawet ten rożytek starczy, zobaczę. Jak nie, to reszta obornika się po żniwach rozrzuci. Bo łąki nigdzie nie mam. Chociaż w sumie trzeba by było kupić powoli jakąś łąkę, no bo pola mam. Nakupywane. Tutaj sam stanę tym szaferkiem. Bo zobaczę, bo może jeszcze będzie rozrzutnik do ładowania. Ale mi się zdaje, że raczej nie będzie. Ale zobaczymy. Niech to wyjdzie. Nie, no ja tak lubię 30 jeździć z tym rożytnikiem, że to jest coś pięknego, nie? Mały polski rożytniczek, ale to taką robotę robi. Nie, dobra, ten rożytnik wystarczy. Bo tu mam 3 przejazdy. Więc nawet na tym rożytniku jeszcze zostanie, o. Więc w sumie... 7 ton na takie pole? Czyli mniej więcej... Już mogę sobie zapisywać. No tam nie będę azotował, bo tam jest bardzo dobry azot. Tutaj na pewno będą się trochę tylko nawozem dorzucić. Ale to też myślę, że dużo nie będę musiał dorzucać. Oczywiście, że z kabiny. No bo jakby inaczej. Jakbym jeździł tak, o, poza kabiną, to dużo lepiej bym widział. Tak sobie, no ale wiadomo, chcę z kabiny nie tu jeździć. Kabiny, której nie ma. Wiecie, o co chodzi. Ze środka, o. Dorzuciło? Dorzuciło, dobra. Teraz pytanie, czy ja to wezmę na raz? Jak to wygląda? No niby robię Żyda. Przecież może. Niby robię Żyda. Ale tak jakoś muszę jechać. Dobra, ten omijak jak tam będzie, to... Nie będę go poprawiał, bo i tak na minimapie jest pokazane, że jest dobrze rozrzucony. Więc... Więc no. Nie, tak teraz... Dobra, nie, to jest za szeroko, to tutaj nie, to jest za duże ryzyko. Tak pewnie mi to nawet ten rozrzutnik nie rozrzuci. Bo minimapa pokazuje, że jest nawieziony. Więc zobaczymy. Ewentualnie na manualną dawkę sobie przestawię i tutaj to dorzucę. To jest jakiś plan. Azotuję? Nie go azotuję. Dawka zero, ale... Tekstura obornika rzucowała. No dobra. Patrzcie co. Tekstura obornika rzuca, ale nawozu nie daje, no bo już jest tak jakby na maksa nawieziony tutaj. Co się da. No więc dobra, no. Zobaczę, bo może jeszcze te pole rzucić tutaj przede mną. Czy zobaczę, czy jest w ogóle sens. Wjadę sobie tylko kawałek na tym pole.
Właśnie, czy w ogóle nie będzie podnosić ten azot? Nie będzie podnosić. Więc w sumie będę tutaj azotował to. Bo obornika mam dużo. O, ty idą na szyton, to kurde będzie dawka PET. Dobra, ale sobie to po odcinku będę rzucał oczywiście, no bo teraz nie mam czasu. Tylko sobie rozrzucę ten obornik do końca i będę po odcinku tutaj jeździł. Ile starczy, tyle starczy. Resztę będę się martwił poza odcinkiem. Chociaż to mam jeszcze 20 ton, no to powinno starczyć na ten hektar. Jo, starczy, przecież pisze, że dawka jest 11 ton. A tu jest hektar około, niecały nawet. Przez 90 arów. Tam 92, coś takiego było. Więc powinno nawet jeszcze zostać parę ton. No więc dobra. Ja wam dziękuję za ten obornik. No, 11 minuta, więc spoko. Ja sobie resztę rozrzucę poza odcinkiem. A teraz zaczniemy sobie talerzować, bo mam dwa pola, czyli to i tamto, co stoi case do talerzowania. Potem talerzowy odczepiam, kupuję wały i jadę na pole. To też będzie 40 minut odcinka. A, 1,5 tony i zrobiłem kółko jeszcze, no to... To grubo. No, niech sobie tu rozrzutnik stoi. Ale tekstura obornika jest zarąbista. Mi się podoba. No i dobra, i grzejemy. Talerzyła w dół. Tak żeby... Dobra, chyba z zrzędnąć się jednak będę jeździł, bo to dużo lepiej wygląda. Też dużo więcej... Też dużo więcej widzę, nie? Oczywiście ten to sobie tej talerzyły nie czuje, tak? Bo widzicie jak on idzie. On idzie jak diabeł. Z tą talerzyłą. Trzeba użyć 14 na godzinę. 14-15, no tam tylko jakaś większa górka była. No się zobaczy na tym drugim polu jak będzie szedł. No tamto drugie pole mi pokaże. Bo tam jest dość duża góra. No jak widzicie, 30 fajnie sobie radziła z tym rozrzutnikiem. Ale myślę, że jakbym miał tutaj coś innego zapiętego, na przykład siątkę, no to siątka mogłaby mieć trochę większy problem. Tak mi się wydaje. Ale tego nie wiem, bo nie sprawdzałem, więc nie wiem. No ale dalej te pola są takie malutkie, więc tutaj idzie dużo na odcinku zrobić rzeczy. No a jakieś tam dzisiaj zrobię sobie trochę siewów. Trochę bałowania. A w kolejnym odcinku będzie chyba... Nie wiem co będzie. Albo wstawka będzie z zimy zrobiona, tak jak to było na wiosnę teraz. Prawdopodobnie tak, albo się zobaczę już w czerwcu. Chyba się w czerwcu zobaczę i będziemy robić sobie siano kosy. Bo nie wiem ile mi kurczę pójdzie tego siana. Ale trochę powinno pójść. Tylko nie wiem jaką łąkę kupić i gdzie. Ale to będę musiał po odcinku. Będę musiał sobie po odcinku. Dobra. No i grzejemy no. Wiadomo, sprzęty coraz większe. Kredytu zero. Mleko będzie we wrześniu, prawda? A, przecież, dobra, przecież, a. Wrzesień jest teraz. To mleko nie wiem, kiedy będzie jeszcze wyłożone. Kiedyś jeszcze się wywiezie mleko. Ale na razie jest czas. Nie, mówię, ten flet na osadzie coraz bardziej mi się zaczyna podobać, ta seria. Bo coraz lepiej mi się tu zaczyna grać już. No, od początku mi się fajnie to grało. Ale teraz jak ten case przyszedł, to już na pewno dużo lepiej będzie szło. Mówię, jak ja sobie kupiłem tego bizona większego kombajna teraz, zaraz mam. To już taka robota idzie. To jest coś pięknego. Teraz tylko pola dokupywać. Teraz co? Pola dokupywać i większe maszyny, no. Bo pastwisko dla krów jest na 50, a ja krów mam nie wiem ile. Z 8 albo 12. 8 albo 12 mam, coś takiego.
No wiadomo, później będzie też więcej obornika się produkować, więc będzie więcej akcji z obornikiem, bo teraz to dopiero widzieliście, dwa razy chyba obornik rozrzucałem na serii. Dwa razy, a mam 30 odcinków. Znaczy no prawie, bo to jest 27. 4... O, 16 nawet. Ale za 4 miesiące będzie kolejna krowa, widzę. Czyli kolejne 4 będą, no. Nie, za miesiąc nawet. W październiku już będzie kolejne 4 będą. Więc spoko, spoko. Teraz 8-16 krów już jest. Dobra, to już jest zatalerzowane. Co te kurde... Albo ten drapek będzie sprzedany, co tam stoi. Bo ma talerzy, będę to talerzy będę robił. No, talerzowanie takiej tekstury to kurde, pani. Coś pięknego. Jest 12:10, jak widać, sobota dalej. No, tak jak mówiłem, na odcinku z tego. Z czego? A, z Jan Krika. Że będę nagrywał sobie dalej dzisiaj. Dzisiaj cały dzień będę nagrywał. Prawdopodobnie, mieć potem niedzielę sobie wolną. Sobie będę mógł pograć wtedy farminga. Na przykład 13 albo WTS-a. No, albo dalej dusić Balerona. Chociaż na razie mi się nie chce, ale... Znaczy nie chcę. No teraz tak po tym odcinku pójdę na Balerona. Bo będę musiał nagrać. Sobie przygotuję save'a, bo może nawet wieczorem kolejność niech sobie nagra. Słuchaj, Baleron. A czy tutaj jeszcze dzisiaj będę jakiś odcinek nagrywał? Chyba nie. Mam dość dużo roboty. Chyba, że jeszcze ogarnę sobie jakiś jeden odcinek z siebie. Zobaczę. Zobaczę w sumie. 17 minuta, zanim mnie to starzuje. Chyba, że się wyjwałowa, nie co bym sobie zrobił w kolejnym odcinku. Ty, też tak mogę zrobić, nie? Bo trochę tych siebów będzie, nie? I tak to co, ja teraz bym te jedno pole dosiał? Teraz bym tylko zasiał to pole, dosiał. A reszta co? Reszta pól poza odcinkiem bym musiał siać. O nie, nie, nie. To ja muszę też jeszcze odcinek z siebów zrobić. Bo to za dużo roboty po odcinku. A tutaj sobie zależuje to... No ja sobie to stależuję i tyle. Tamto sobie pole dosieję po odcinku. Bo na tamtym polu raczej nie będę już jeździł z ściernikiem. Tam mogę sobie ewentualnie wał zostawić. Wiadomo, ja sobie zasieję tam ze 3 pola po odcinku. Czyli dawno pole, które robiłem, czyli tutaj. Tutaj zasieję. To zasieje jedynkę. Chyba zasieje teraz to tutaj jeżdżę. No tak sobie myślę, że tutaj też to zasieje, te 3 pola. Może 23. 23 też chyba zasieje, więc wybrałem wszystkie pola, a... 9 i 47 powiedzmy. To będzie pole 47. No to zasieje sobie na odcinku kolejny, tak? A jak chcę tą okrągłą mapę, bo ta okrągła bardziej mi się podoba. Nie, ta okrągła mi się bardziej podoba niż kwadratowa, ale to tam jest taki tylko mój. Może nie tyle, no może i może powiedzieć, że wymysł w sumie, tak. Nie wiem, jakaś okrągła mi się bardziej podoba niż ta, niż tamta. Tamta kwadratowa, ale to tam jest taki najmniejszy szczegół. Jak widzicie, fleta na osadzie nie będę zwiększał ilości. No, Kejsik sobie też jedzie ładnie 9 na godzinę, tylko że on tu w ziemi robi, a 30 może powiedzieć, że po ziemi jechała. Jakby to tak można powiedzieć. No tam sobie tylko na wałku miał obciążenie, a ten tutaj to jednak w ziemi go tam trochę trzyma. I wiadomo, poślizg, bo obornik jest. No ale Kejsik sobie ładnie idzie. Jak się zastanawiam, czy ten obciążnik nie jest za duży. I w sumie nie patrzyłem innych obciążników tak naprawdę. Bo mogłem sobie... Na razie niech sobie jest ten obciążnik. Może na zimę sobie kupię. Bo tak jednak trochę... Chyba przedłużałem ten obciążnik, tak się wydaje do tego case'a.
jakiś gabarytowo duży nie jest ten case, a ten obciężnik jest taki dość duży. Więc no nie wiem, powiecie. Ale ja wiem, że jeszcze dwa przejazdy będzie pole skończone i będziemy się żegnać, bo jest 20 minuta i akurat jak te dwa przejazdy zrobimy, to będzie 20, 23, 24 minuty, coś takiego. Więc myślę, że to wystarczy. Jakbym dorzucił sobie siebie tamtego kawałka, że jak sobie dorzucił tamten siebie kawałka, dokończył, no, akurat by było te 30 minut, ale też nie chcę was przeciągać. Mi się taka w sumie ciekawsza robota, no bo wiadomo, tutaj obornik, talerzowanie, to jest zawsze coś ciekawszego, tak? Co jest? Czapka i rękawice, nie? No. Czapka? No, ale zamknę. Cyk. I chyba tak zostawię, jak jest teraz ten słup obrobiony. Kolejny, dobra, tak sobie przejadę na półtorej rurki. Może i na raz bym to wziął. Tak, wezmę to na raz. A tutaj po słupa i tak będę musiał podjechać, ale to dobra. Nie wiem, czy chyba lepiej nie podnieść tej talerzówki i jechać na pusto pod tą górkę. Ale dobra, nie. Tutaj się rozszerza. Ale nie, niby się rozszerza, ale jednak wziąłem. L. Dobra, tu już nie będę szalał, bo tego już wiem, że nie wezmę. Więc sobie zjadę tutaj do prawej. Ja wolę sobie zrobić jednak nakład tą talerzówką. Tutaj zrobię sobie nakładzik i potem jeszcze raz przejechać. I potem sobie w dół przejechać. Niech będzie gitara. No dobra, wsteczny. A się uwaliła tego górnika. No ale co ja za to mogę? No, co na środowiskowa 73. To jest pół hektara, tak? Łącznie. 28 tysięcy z tego pola niby zarobię. Jak to wygląda? Próbki 6 dałem, dobra. To tam nieważne. Wapno minus 30%. No, 3, no, ja nie wiem, jak to działa do końca. Ale no, na pewno im więcej obornika będę stosował, tym lepiej. Wszystko na plusie jest, kurde. Gnojówka. Niech ja na 139 się trafimy. Dobra. Kaliwo. Plom. 137 ton tutaj trawy. No mogło być tyle, nie? Nie wiem. Nie sprawdzałem tego. Dobra, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Dziękuję. Na 24 minuty, więc myślę, że taki krótszy odcinek też jest dobry. Więc na razie, cześć, papa. Pa.